redaktorze Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Minister zdrowia przedstawi dziś informacje na temat dalszych obostrzeń. Według medialnych spekulacji ostrzejsze restrykcje czekają mieszkańców tych regionów, gdzie jest najwięcej zakażeń. Już niedługo minie rok, odkąd walczymy z epidemią koronawirusa. Początkowe restrykcje, choć miały obowiązywać tylko przez 2 tygodnie, trwają do dzisiaj. Dziś minister zdrowia poinformuje, co dalej. Pan minister zdrowia przedstawi szczegółowe zasady, które wypracowane zostały na zespole zarządzania całym kryzysem COVID-19. Wiadomo już, że pod uwagę będzie brana sytuacja epidemiczna nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Możliwe są ograniczenia w ruchu granicznym z naszymi południowymi sąsiadami. Do mediów docierają sprzeczne informacje. W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski wskazał na potrzebę wychodzenia z obostrzeń i akceptowania ryzyka. Z kolei wczoraj wiceminister rozwoju Olga Semeniuk przekonywała, że nie ma możliwości, by otwierać kolejne branże. Według nieoficjalnych informacji prawdopodobnym rozwiązaniem będzie regionalizacja obostrzeń. Obecnie 3 powiaty znajdują się w czarnej strefie. W tych regionach obostrzenia mogą zatem zostać zaostrzone. W grę wchodzi także ponowne zamknięcie hoteli. Są jednak i takie regiony, które powinny znaleźć się w żółtej, a nawet i zielonej strefie. Dziś także minister zdrowia ma ogłosić zmiany, jeśli chodzi o zasłanianie ust i nosa. Będziemy wycofywali się z zapisów, które dopuszczały możliwość zastępowania maseczek przyłbicami bądź chustą naciągniętą na twarz. Rekomendowane mają być maseczki chirurgiczne, choć ma być to jedynie zalecenie. Prawdopodobnie wciąż będzie można używać dotychczasowych maseczek. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau odbył pierwszą telefoniczną rozmowę z nowym sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Amerykański polityk potwierdził poparcie dla inicjatywy Trójmorza i sprzeciw wobec budowy gazociągu Nord Stream 2. Antony Blinken stoi na czele amerykańskiej dyplomacji od niespełna miesiąca. Rozmowa, jaką podjął z polskim ministrem spraw zagranicznych, jest pierwszym kontaktem na tym szczeblu od momentu objęcia prezydentury przez Joe Bidena. Obaj politycy, Blinken oraz minister Zbigniew Rau, mieli wyrazić gotowość do budowania silnej wspólnoty transatlantyckiej. Z przyjemnością rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem, aby potwierdzić bliski i trwały charakter stosunków polsko-amerykańskich oraz promować stałą współpracę w Europie i poza nią. Polska jest oddanym sojusznikiem w NATO i nieocenionym partnerem. Napisał Blinken po rozmowie z polskim ministrem. Sekretarz stanu USA według oświadczenia polskiego MSZ-u miał podtrzymać amerykańskie poparcie dla inicjatywy Trójmorza. Minister Zbigniew Rau wyraził też oczekiwania Polski, by w pełni wdrożona została dwustronna umowa o wzmocnionej współpracy obronnej obu państw, zawarta w czasie prezydentury Donalda Trumpa. Omówiliśmy priorytetowe obszary sojuszniczej współpracy polsko-amerykańskiej w polityce bezpieczeństwa Trójmorzu, szkodliwości Nord Stream 2. Podjęliśmy aktualne wyzwania dla wolnego świata oraz sytuację na Białorusi i skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Polska z udziałem Amerykanów chce rozwijać energetykę jądrową. Minister Zbigniew Rau wyraził chęć kontynuowania takiej współpracy. Podkreślił też swój sprzeciw wobec budowy gazociągu Nord Stream 2. Tutaj Polska i USA mają wspólne stanowisko. Odczytują gazociąg północny jako realne zagrożenie szantażem energetycznym ze strony Rosji. Wciąż nie ma jednak decyzji Amerykanów, by Nord Stream 2 objąć kolejnymi sankcjami. Z silną krytyką w sprawie Nord Stream 2 musi mierzyć się Komisja Europejska. Pod adresem Komisji padają zarzuty, że projekt idzie do przodu z jej cichym przyzwoleniem. Wczoraj te argumenty wybrzmiały w Parlamencie Europejskim. Budową Nord Stream 2 zajmowała się wczoraj Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. W trakcie dyskusji Komisję Europejską reprezentowała dyrektor generalna i wprost przyznała, że w przypadku drugiej nitki gazociągu północnego Unia niewiele może zrobić. Komisja Europejska nie może zakazać zakończenia budowy projektu Nord Stream 2 na podstawie regulacji energetycznych, jeżeli Nord Stream trzyma się przepisów
przepisów wynikających z dyrektyw i rozporządzeń europejskich. Tej wypowiedzi towarzyszyło przekonanie, że zmiany na europejskim rynku gazowym, do jakich doszło w ostatnich latach, ograniczają szkodliwość Nord Stream 2 i nie pozwalają na nadużywanie dominującej pozycji przez Rosję. Tego punktu widzenia nie podziela europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Jeżeli dojdzie do realizacji projektu Nord Stream, choć cały czas liczę, że tak się nie stanie, to okaże się to wielką porażką polityki unijnej, a w szczególności polityki energetycznej. Komisja Europejska z jednej strony mówi, że Nord Stream 2 to projekt polityczny, z drugiej krytykowała w tej sprawie postawę Stanów Zjednoczonych, które z gazociągiem walczyły poprzez sankcje. Stąd wnioski, jakie wyciąga europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Nadal ten projekt idzie naprzód z cichym przyzwoleniem Komisji Europejskiej, która twierdzi, że nic nie może zrobić. Unia Europejska z jednej strony stosuje sankcje wobec Rosji, z drugiej buduje projekty gospodarcze, poprzez które Kreml powiększa swoje wpływy. Tak o szkodliwości Nord Stream 2 mówiła europoseł Beata Szydło. Uderza on nie tylko w solidarność europejską, ale również zagraża bezpieczeństwu dostaw, a ponadto zapewnia dodatkowe dochody Rosji, osłabiając skutek europejskich sankcji wobec tego kraju. Z kolei europoseł Jerzy Buzek, związany z Platformą Obywatelską, wskazywał, że Nord Stream 2 to pułapka dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Dodał, że jeśli kiedykolwiek projekt miałby zostać ukończony, to tylko w pełnej zgodzie z nową unijną dyrektywą gazową. Za nami kolejne posiedzenie Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa. Rada zajęła się między innymi kwestią zabezpieczenia społecznego rolników. To już trzecie posiedzenie Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Tematem spotkania był między innymi system zabezpieczenia społecznego rolników, w tym system emerytalny i rentowy. Chodzi o to, żeby ten system, który wiele dobrego uczynił, który już trwa parędziesiąt lat, poprawić, dopasowując go do również zmieniających się sytuacji w rolnictwie. Na posiedzeniu omówiono propozycje zachęt dla rolników osiągających wiek emerytalny i perspektyw dla młodych rolników. Podjęto również decyzję o utworzeniu roboczego zespołu ekspertów. Zespół, który bardzo szybko, w ciągu najbliższych kilku tygodni, ma przedstawić pewne kierunki, które będą wtedy dyskutowane. Mam nadzieję, że do tego czasu Ministerstwo Rolnictwa również przedstawi swój zakres prac i swoje te założenia do ustawy, tak żebyśmy mogli te prace połączyć. Prace ekspertów będą dotyczyły wypracowania rozwiązań legislacyjnych w zakresie zmiany systemu zabezpieczenia społecznego dla rolników. Podczas posiedzenia dyskutowano nad zapowiedzianymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmianami regulacji prawnych dotyczących rodzinnych gospodarstw rolnych. Na czym to ma polegać? Zapowiedziano m.in. zmianę definicji tego gospodarstwa, wprowadzenie rozwiązań, które by sprawiły, że te gospodarstwa miałyby preferencje w dostępie do gruntów państwowych, miałyby zmniejszone opłaty sądowe, byłyby w jakiś sposób wspierane. Chodzi m.in. o propozycję systemowego wsparcia dla rolników. Pozwoliłoby to na lepsze funkcjonowanie gospodarstw w trudnych i zmieniających się warunkach gospodarki rynkowej. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła bezterminowo posiedzenie w sprawie immunitetu sędzi Beaty Morawiec. Sama sędzia Morawiec nie uczestniczyła w rozprawie, choć była obecna przed sądem. Prokuratura Krajowa chce postawić sędzi Morawiec kilka zarzutów, w tym przyjęcie środków publicznych za niewykonaną pracę i działanie na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sędzia nie zgadza się z zarzutami i uważa je za polityczną zemstę. Wszystkie możliwe środki wykorzystam, by pokazać, w jaki sposób władza niszczy polski wymiar sprawiedliwości, nie mówiąc o tym, że indywidualnych sędziów. Śledczy wnioskują do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu sędzi, ale Beata Morawiec nie uznaje tej izby za sąd. Od samego początku powtarzam, że Izba Dyscyplinarna sądem nie jest. Nie jest sądem ani w rozumieniu prawa europejskiego, ani naszego polskiego prawa. Dlatego sędzia nie stawia się na rozprawy, choć przychodzi na manifestacje organizowane przed Sądem Najwyższym przez upolitycznione stowarzyszenia sędziowskie. Aparat państwa sięga po najbardziej prymitywne metody,
niszczenia osób, które są dla nich niewygodne. Mimo że sędzia Morawiec nie uznaje Izby Dyscyplinarnej, to wyznaczyła swoich obrońców, którzy reprezentują ją na rozprawach. Wczoraj złożyli oni wnioski o wyłączenie sędziów zasiadających w składzie orzekającym. Zostały uwzględnione nasze wnioski formalne o to, aby kwestie wyłączenia sędziów częściowo rozpoznała Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Częściowo oczywiście będzie to rozpoznawał inny orzekający w Izbie Dyscyplinarnej. Jeden z wniosków dotyczy przewodniczącego składu orzekającego, a jednocześnie profesora Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Jana Majchrowskiego. Profesor wydał oświadczenie w związku z uchwałą Rady Wydziału potępiającą próbę uchylenia immunitetu sędzi Beacie Morawiec. Jan Majchrowski uznał uchwałę za niedopuszczalną ingerencję w jego niezawisłość sędziowską. W związku z tym oświadczeniem obrońcy sędzi chcą usunięcia profesora ze składu orzekającego. W październiku Izba Dyscyplinarna w pierwszej instancji uchyliła byłej prezes krakowskiego sądu immunitet. Od tego wyroku sędzia odwołała się do drugiej instancji, w której teraz sprawa została odroczona bezterminowo. Dopiero po prawomocnym uchyleniu immunitetu sędzia Morawiec będzie odpowiadała przed sądem na postawione zarzuty. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zachęca do wsparcia chrześcijan w Afryce nie tylko modlitwą, ale i ofiarą. Wszystko w ramach akcji Wielki Post dla Afryki. Sytuacja chrześcijan w Afryce jest niepokojąca. W ostatnim czasie nasiliły się ataki na wyznawców Chrystusa. Obecnie dla Afryki problemem jest ekstremizm islamu. Niestety ze względów również materialnych bojówki atakują cywili. Niestety w takich krajach jak Republika Środkowoafrykańska często 3/4, większa część regionu jest właśnie pod władaniem bojówkarzy. Terroryści z państwa islamskiego centralnej Europy zalewają bezpieczeństwo i zagrażają cywilom w Afryce. Czas Wielkiego Postu jest szczególną okazją do tego, by choć na chwilę zatrzymać się i spojrzeć na losy chrześcijan na świecie. W tym roku Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zachęca do wsparcia naszych braci i sióstr w Afryce. Zwracamy się do Was serdeczną prośbą, aby oprócz modlitwy za ten kontynent o pokój, o pojednanie, również nasze ofiary, które często przy okazji Wielkiego Postu zbieramy czy odkładamy, skierować właśnie na pomoc tamtym misjonarzom, tamtym kościołom. Modlitwą zostanie objętych 5 krajów Afryki: Nigeria, Burkina Faso, Republika Środkowoafrykańska, Mozambik oraz Kamerun. W Hiszpanii kolejny raz odbyły się protesty zwolenników rapera Pablo Hasela. W kilku miejscach Barcelony doszło do starć z policją. W przeciągu tygodnia na ulicach Barcelony kilkukrotnie dochodziło do protestów zwolenników uwięzionego rapera Pablo Hasela. Wczoraj wieczorem zorganizowano kolejną manifestację. Podobnie jak w poprzednich dniach doszło do starć z policją. Manifestanci rzucali w kierunku funkcjonariuszy szklane butelki i kamienie. Jedna z butelek trafiła w głowę dziennikarza, który relacjonował wydarzenia. Dopiero po użyciu przez funkcjonariuszy pałek protestujący rozbiegli się po ulicach miasta. Rząd Katalonii wezwał obrońców rapera, aby ich manifestacje odbywały się pokojowo. W przeciwnym razie policja nadal będzie reagować na niebezpieczne działania protestujących. I na teraz to wszystko. Więcej informacji w południe. Czekam na Państwa. Do zobaczenia.